nie było moim marzeniem zaczynać swoją pracę jako pierwszy trener, bo to, tak można powiedzieć, nie licząc epizodu prowadzenia przez krótki okres czasu zespołu, ale cały czas byłem asystentem. I nie chciałem tak zaczynać swojej kariery, ale taka stała się sytuacja. Klub był niezadowolony, zresztą my też jako trenerzy byliśmy zadowoleni z naszych wyników. Przepraszam. Ale no tak jak wam powiedział, byłem przy zespole i powstała taka kwestia, czy dalej to poprowadzę, tym bardziej, że tak jak prezes powiedział, no cele są jasne. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że to nie będzie łatwa sprawa. Absolutnie, nie jestem kamikadze i nie powiem, że oczywiście wszystko będzie ładnie, pięknie, ale zrobię wszystko, żeby tak było. I analizując tą całą sytuację, kiedy już zostałem o to zapytany, kiedy wiedziałem, że już trenera Mukaczewicza nie będzie, po takiej głębokiej analizie, bo to się nie wzięło z minuty na minutę, a wzięło się po naprawdę długie przemyślenia, stwierdziłem, że no, czasami życie daje takie okazje i postawiło taką przede mną i odpowiedziałem sobie prosto, że no, jestem gotowy. Jestem gotowy i zrobię wszystko, aby Anvil zaczął wygrywać. Patrząc na układ sił w naszej lidze, praktycznie każdy, kto wejdzie do playoffów, myślę, że ma równe szanse, aby zdobyć medal. W tym i Anvil. Chociaż tak jak prezes powiedział, personalnie zmieniają Anvil w roli faworytów, ale pamiętajmy, że właśnie to same osoby i nazwiska nie wystarczą.